Prezydencie, w wywiadzie dla Interi powiedział pan, że dzisiejsze władze ukraińskie mają więcej zrozumienia dla sprawy Wołynia niż ich poprzednicy. I na to zareagował kapelan rodzin wołyńskich, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który ma panu za złe, tu jest cytat, że odbył pan kolejną wycieczkę na Ukrainę na koszt podatnika i znowu pan nie miał odwagi zapalić zniczy i pomodlić się nad dołami śmierci. Zdaniem księdza to hipokryzja i tchórzostwo. Co pan mu odpowie? No, odpowiem tak. No, ja bym mimo wszystko jednak wolał, gdyby ksiądz Isakowicz-Zaleski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz. Czyli nie ma prawa wypowiadać się w tej sprawie? Ja bym wolał, żeby nie zajmował się polityką, tylko zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz. Czy jest szansa na to, że... Natomiast my prowadzimy spokojną politykę, nie politykę biegania z widłami, tylko politykę spokojnego szukania porozumienia w sprawach trudnych historycznie, które liczą sobie wiele dziesięcioleci, są bardzo skomplikowane, są niezwykle bolesne rzeczywiście dla istotnej grupy naszych rodaków. To jest tragedia rodzin, to jest pamięć, która musi być zachowana i to jest prawo każdej rodziny do tego, by mieć też upamiętnionych swoich bliskich, żeby było to miejsce, do którego można pojechać, złożyć kwiaty, zapalić świece dla ludzi wierzących, po prostu pomodlić się. Czy prezydent Zełenski to rozumie? Czy on rozumie osobę bliską? Polską wrażliwość? I to jest coś, co jestem przekonany właśnie jest rozumiane przez obecne władze Ukrainy. Z czym poprzednio były problemy. Nie. Czy w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej czeka nas jakaś niespodzianka? Czy nastąpi przełom? Czy będzie wspólne oświadczenie pana prezydenta i pana prezydenta Zełenskiego? Ja nie chcę mówić o żadnych przełomach, bo ja osobiście nie oczekuję w tych sprawach żadnych przełomów. Ja uważam, że trzeba tutaj działać bardzo spokojnie, w sposób konsekwentny, licząc też na wzajemną życzliwość, tą właśnie polsko-ukraińską.